Woda, słońce, w ogóle piasek, wakacje, nie dla wszystkich. Zawodnicy Tekbala rywalizowali w Płocku o Mistrzostwo Polski. Czego, zapytają państwo? Tekbala, mówię przecież, już wyjaśniamy. Jeśli ambasadorami dyscypliny zostają Ronaldinho i Carles Puyol, to trzeba zwrócić na nią uwagę. Zatem Tekbal. Jest to nowa dyscyplina sportu, bardzo młoda, ma dopiero niespełna 4 lata, a w Polsce 2,5 roku. Polega na tym, że na tym pięknym stole, specjalnie skonstruowanym, zakrzywionym, skonstruowanym z bardzo nietypowego materiału, gramy jeden na jednego lub dwóch na dwóch i mamy 3 odbicia, żeby przebić piłkę na stronę przeciwnika. Ale 3 odbicia za każdym razem inną częścią ciała. Prawda, że zasady proste? Gra już tak łatwa nie jest. Dostałem piłkę, żeby wykonać kilka serwów i rzeczywiście zaskoczenie. I piłka lżejsza, i ten stół jakiś taki wydaje się mniejszy, jak już się gra. Bo tak jak się stoi z daleka, to on się wydaje wysoki, ale fajna zabawa przede wszystkim. A grać warto, co pokazują kluby angielskie, które chętnie stosują tekbal jako uzupełnienie treningu. To duża rekomendacja, dlatego ambicje środowiska są jeszcze większe. Tekbal ubiega się o miano dyscypliny olimpijskiej. Jest tutaj poczekalnia jako dyscyplina pokazowa i miejmy nadzieję w roku 2020, nie wiem, zależy kiedy będą igrzyska, załóżmy 5 czy 4, może będzie już dyscypliną olimpijską, bo rozwija się naprawdę bardzo, bardzo szybko. Dziś oznaczałoby to medalową szansę. Adrian Duszak, 3-krotny mistrz Polski, jest wicemistrzem świata. Tekbol ma być olimpijską dyscypliną, także gdzieś tam z tyłu głowy siedzi mi ta myśl, że może ten medal olimpijski, kto wie. Myślę, że jest to w zasięgu. Na chwilę obecną oczywiście. Nie pozostaje chyba nic innego, jak trzymać kciuki za tekbal. Medal olimpijski piechotą nie chodzi.